dzisiaj chcę pokazać Wam książkę pod tytułem Wróć Alfiku, serii Zaopiekuj się mną. Autorką całej serii jest Holly Whip. Główną bohaterką tej książki jest Ewcia, która nie posiada się z radości, kiedy rodzice dają jej pieska. Ewcia rozpieszcza Alfika, bawi się z nim, wychodzą często na spacery, daje mu smakołyki. Sytuacja zmienia się całkowicie, kiedy w rodzinie pojawia się mały Staś, młodszy braciszek Ewci. Już nikt nie ma czasu na biednego Alfika, nie mówiąc już o spacerach i pieszczotach. Szczeniak czuje się jeszcze gorzej, kiedy zarzucano mu rzeczy, których wcale nie zrobił. W końcu zapada decyzja. Mama i tata uznają, że oddadzą Alfika do schroniska. Po kilku tygodniach rodzinka zaczyna tęsknić za Alfikiem. Ewcia i tata chcą po niego pojechać, jednak okazuje się, że szczeniaka już nie ma. A jeśli chcecie znać koniec, czy Alfik wrócił do rodziny, przeczytajcie książkę pod tytułem Wróć Alfiku. Bardzo polecam serię. Jeszcze chciałam podkreślić, że są tutaj piękne ilustracje. Na przykład to jest Alfik, ten mały. Seria ta jest bardzo fajna. Na przykład ja się ją wymieniam z koleżankami, jak jesteśmy w jakiejś bibliotece, wypożyczamy dla siebie nawzajem. Tutaj są wszystkie książki, które są do pożyczenia. Jeszcze czytałam, Fred się zgubił i wie skąd jesteś. Czytajcie wzruszającą opowieść o szczeniaku. Bardzo polecam.